Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. Po prostu 10 minut po 8. Naprawdę cię proszę. A jak wygląda do tego futerał? Jak na fortepian? Widziałeś, masz szafę w domu? No mam. To wyobraź sobie, że ja też. I wkładam tam okulary i z trudem ją... Mam nadzieję, że państwo zauważyli, że Kuba wczoraj był wyjątkowo stateczny w programie, ale to dlatego, że jak jest ucisk na takie niewielkie ciałko, tak przeogromny, to robi się tak zwana opuchlina. Chciałem ogłosić koniec Onetu, jeżeli pozwolisz, stało? Naprawdę. Co się stało z Onetem? Wyłączyli? Nie, no jeszcze nie, ale prawdopodobnie Urząd Ochrony Państwa, czy jakiś UOKiK inny zlikwiduje. Zobacz, niezwykle egzotyczne piękności, zobacz zdjęcie Jolanta Rutowicz obok jest. No. Nie, gdzie? No, rzeczywiście. No koniec świata, Onet się skończył, przykro nam, bardzo mi ale przykro. Ale ja mam gorszą wiadomość. Oni są, zdaje się, swoją firmą zaprzyjaźnieni, prawda? Jeśli to jest prawda, że ten Stasiak z kolegami z Papa Dance. Solosz rekordzista zrobił ponad 700 000 trumień. A, nie, to stolarz, przepraszam bardzo. Pomyślałem, że masowe zwolnienia w Polsacie. Nie, ale to Michał. By było, wiesz co, godziwe zadbanie o swoich pracowników, taka odprawa. Ale pomyśl sobie tak, jeśli no. Papa Dance, ten zespół z tym Stasiakiem, z tą jego przykrywką na głowie, jeśli oni... Zastanawiam się, jak Ratzinger reaguje na nazwę Papa Dance. No. Jeśli oni chcieli porwać samolot, zrobili burdę, no. To kto następny? Bur. Nie, kto zespół? Fasolki, Gawenda, Mazowsze? To prawda, wczorajsza prasa, proszę państwa, donosiła o tym, że Paweł Stasiak wreszcie dojrzał i kolegów nauczył, ale aż taką zrobił. O, rany boskie! Pierwsza strona faktu znalazłem. Masz. Znamy te twarze. Śpiący Stasiak, ratunku! Przykrył się własną peruką i śpi. Że z tyłu chłopaki się biją, a Stasiak co robi? To tak, nie, takie, Stasiak mówi takie, tak, nie wiem, czy mnie biją! Takie to, nie, to jest zagranie w twoim stylu, to jest takie... Ja się odcinam od tego. Przepraszam, pamiętasz, jak lecieliśmy do Chicago? Zanim samolot, proszę ja państwa, wystartował, będę się wdawał ciekła w ślinę! Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W Esserok. Tak zwane zajudzenie przedreklamowe. Słuchaj, jak jesteś oskarżony, to się mówi Stanisław D, prawda? Albo Robert S, albo Jakub W na przykład. No, to ja dosyć często słyszę. No, dzisiaj o Papa Dance piszą, zespół Papa D naraził się obsłudze. Słuchaj, u mnie jest zdjęcie, no nie zgadniesz, no. Michał Kamiński w hełmie wojskowym. Chcesz powiedzieć Michał K. Michał Kamiński, widziałeś jakieś jajka w koszulkach? Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Poranny WF. W Esserok. Ja to muszę powiedzieć, co ci przed chwilą powiedziałem. Proszę cię bardzo, powiedz, no. Mogę? No, ale koniecznie zrób jeszcze raz ten sam ruch taki Karoliny Korwin-Piotrowskiej, która jak mówi, to zawsze tak... Nie, ona nie mówi, tylko jej oko ucieka tak gdzieś 12 metrów jak w prawo. Żabeńka taka, pocałuj mnie i oczka w drugą stronę. Jej, bo oko czasami upada, a jej tak się wznosi. I ciężko się rozmawia z kimś, jak chcesz złapać kontakt wzrokowy, to masz musisz taki wielki wzrok, od kiedy zmieniłeś te okulary. Naprawdę nie widziałem tak ogromnego oka. Zdaj sobie z tego sprawę. Bo ja je kupiłem, wiesz gdzie? W tej, jak się nazywa, ta taka... Taki wielki, dojrzały grejpfrut. Autobusy, to jest zajezdnia. Ja kupiłem te okulary w zajezdni. Ale wiesz, to ten rozmiar oczu pasuje zdecydowanie do Liszowskiej. Proszę no, bardzo. Nie, ona ma mniejsze oczy. Proszę bardzo. Ja mam zachodniopomorskie doniesienia. Dobrze, ja mam mazowieckie. O pijaku katował szczeniaczka, wyobraź sobie. No. Pijak spod Sianowa zobaczył na swojej posesji maleńkiego i bezbronnego szczeniaczka, więc natychmiast postanowił go wypić. Typowy Polak. Gratulujemy wyboru. Słuchaj, Sokołów Podlaski, województwo mazowieckie. Pan Tadeusz Jańczuk, lat 58. Szok! Wypił tylko lampkę wina. Szok! Potknął się i... nadział się tylnią częścią ciała na ostry bolec. Oła! Posłuchaj, całą noc wisiał na płocie. Panie, nad jego duszą, to w końcu no nie, nasz kolega. To jest kwestia no. duszy, to jest raczej kwestia... Znaczy, skoro już mówisz... To musiało boleć, taki zimny bolec. Skoro ruszyłeś trupa, ja mam informację... On żyje! Naprawdę? On żyje, przeżył. Bolec przeżył? Tak, całą noc taki szczęśliwy siedział. Nie, no przecież bolec nie żyje. No ale to pan Tadeusz się z tego. A, pan Tadeusz, rozumiem. Ja mam z mazowieckich informacje. Tak. Siedzieli...
za nagrobkiem i trzęśli się jak osiki. Dwóch mieszkańców Płocka pojechało kraść do Bielska. Zrobili skok na sklep z kosmetykami i w ostatniej chwili uciekli na cmentarz. Schronili się za nagrobkiem tak zwanym. Proszę Państwa, taki mały towarzyski GPS. Gdzie warto spędzić czas? Pozwolisz, Michale? Proszę cię bardzo. Proszę. Zachodniopomorskie. Proszę. Chcecie się tam wybrać? Proszę. Możecie spotkać człowieka, który tłuk pieska rurą. Z kolei w Małopolskim... To jest ten sam, to jest ten, co katował szczeniaczka. Pięciolatek topił się w przydrożnym rowie, ale chcecie zapalić w Wielkopolskim. Pedofil molestował chorych chłopców. Ja mam gdzie jeszcze... pojedziecie? Życie kipi. Przykro, informacja, że świnie spłonęły żywcem w OBS. Oj, gdzie? To już koniec sojuszu lewicy demokratycznej. Tak, tak. Stodoła płonęła jak pochodnia spośród szalejących płomieni. Wydostał się tylko olejniczak, kalisz, senyszyn. No niestety, nic z tego nie będzie. Słuchaj, a propos Zbigniew, nie a propos świnie, nie, to fatalnie. Widziałeś Zbisza w koszulce I love myself? Widziałem. No właśnie. Zbigniew Hołdys. Hasselhoff znowu zalał się w trupa, donosi dzisiejszy fakt. Zbigniew Hołdys, który też za kołnierz nie wylewa, dlatego może ma taki wielki. Aha. Wziął w obronę Kazimierza. Oczywiście. Wielki kołnierz. Wielki kołnierz. Gdyby z kołnierza Hołdysa łydek lisa zdobili szowskiej i twoich oczu zrobi człowieka. Górem! Ale posłuchaj, Zbigniew wziął w obronę byłego premiera i jego narzeczoną Izabel, tę od słów bardzo. Tak, tak. I bardzo ładnie skomentował to Super Express. No. Były alkoholik broni byłego premiera. O, bardzo ładne. Ładne, proste, takie... To sympatyczne i takie ludyczne. No i jestem Kamiński w tym hełmie. No więc ja chciałem powiedzieć, że z szokujących zdjęć jest artykuł na stronach sportowych, na które rzadko zaglądam. Katarzyna Zygmunt, psycholog sportu, wypowiada się na temat Roberta Kubicy, wyobraź sobie. No i słuchaj, dochodzi do wniosku, że z Kubicą, bo ostatnio z nim jest coś nie tak, to słyszałeś. No on jest ostatni podobno. Prawda? Znaczy jak się od tyłu liczy, to jest pierwszy. No właśnie. No więc ona uważa, że Robertowi potrzeba seksu, wiesz, gdyby Kubicy towarzyszyła narzeczona, jeździłby lepiej. Ale tam jest swoje jedno siedzenie. Słuchaj, on jak prawdziwy mężczyzna reaguje prawidłowo, uśmiecha się pierwszy raz w życiu. Zobacz, lepiej, żeby on już tego seksu nie chodzi, się nie uśmiecha. To jest dla mnie jak małyż bez wąsów. Wybuchową imprezę zorganizował nastolatek z miejscowości Niwiska. No. Posłuchaj, takiego idioty ze świecą szukać. No. Naboje ukrył w piecu. Nie przewidział, że jego babcia rozpali kominku. U mnie też te same doniesienia. Oprócz tego mam z Teheranu, że ukamieniowano cudzołożnika. Mam z Ottawy, że chłop zaraził świnie świńską grypą. Wyobraź sobie. Ale posłuchaj. No. Babcia powędrowała do nieba w towarzystwie 260 nabojów kałasznikowa. Bardzo sympatyczne. Słuchaj, w Genewie... Wystrzałowa noc. Oni jedzą trochę inaczej frytki, wiesz o tym, niż reszta świata. Bo frytki my jemy z keczupem, a oni jedzą z majonezem. Tak. I wyobraź sobie... Zresztą był na ten film, na ten temat film, Pulp Fiction. Jakże niecodziennego odkrycia dokonała 7-letnia Szwajcarka w zestawie Happy Meal, dokładnie w torebce z frytkami, którą kupiła w McDonaldzie. Otóż znalazła tam, uważaj, w Happy Meal prezerwatywę. No dla 7-latka. To jest wyjątkowo. Nie do przełknięcia. Wyjątkowo Happy Meal, prawda? Chciałem ci powiedzieć, że jest wreszcie artykuł, który zaczyna się od naszego ulubionego słowa na szy. No. Szok! 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 Chory narkoman pogryzł strażnika. U strażnika wykryto żółtaczkę. Szok! Ja chciałem powiedzieć, że za chwilę zmienimy temat i tylko tak wprowadzę delikatnie i cię zapytam, kogo możemy mieć na myśli. Zobacz. No. Przejdziemy na takie klimaty. Jak myślisz, kto jest bohaterem ostatnich wypadków miłosnych, tych najbardziej znanych, najbardziej dla nas interesujących, ckliwych, niepowtarzalnych i jedynych? Katarzyna Trzaskalska? Podpowiem ci tak. Iwona Kutyna? Andrzej Turski? Nie zgaduj. Jest nowy wiersz Izabel. No co ty? Napisała nowy. Napisała nowy wiersz? To tak jakby Miłosz napisał. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00. Rok. Przeczytam ci tylko pierwszą linię. Ale o Kubicy napisali. Dziękuję za to, że się zdarzyłeś. Ale poczekaj, u mnie napisali tak. Wodzą Kubicę za nos w nawiasie, a jest za co? Kazik, znów się nie umyłeś. Ta wielka, wspaniała historia miłosna, która frapuje nas już od jakiegoś czasu, znajduje swój kolejny odcinek w dzisiejszej prasie brukowej w gazecie Fakt. Proszę Państwa, są takie osoby, które... Chciałbym, żebyś wypowiadał swoje słowa, jednak wiesz, zdejmując to odium agresji mimo wszystko nie i tego pośpiechu. Pośpiech potrafi, agresji nie. Stań się refleksyjny, stań się... Od miły. Czasu, kiedy strzała Amora przebiła tę łysą głowę, nastał czas wierszy. Proszę Państwa, w dzisiejszym fakcie... Chodzi o jego głowę, nie jej, żeby było.
Miłość dojrzałego mężczyzny potrafi docenić tylko polska dziewczyna, jak pisze Fakt. Ta miłość jest piękna niczym z popularnej telenoweli. Ciągle zaskakuje czymś nowym i nieoczekiwanym. Izabel z wielką troską dba o samopoczucie Kazimierza. Najpierw zabrała go w romantyczną podróż na Sardynię, a teraz uwodzi go nowym wierszem. Tylko w Esse Rock Michał Figurski przeczyta nowe strofy Izabel do Kazika, które ja, Jakub Wojewódzki, spuentuję japońskim haiku. Dziękuję za to, że się zdarzyłeś. Dziękuję, że tak mnóstwo radości mi dostarczyłeś. Dziękuję za to, że wewnętrzną siłę mi dajesz. Dziękuję za to, że z dnia na dzień bliższe mi się stajesz. Dziękuję za twe towarzystwo, niezastąpione, zawsze wartościowymi rozmowami nasycone. A najbardziej dziękuję za wolność, której mi nigdy nie odebrałeś. Dobrowolnie natomiast na nią przyzwalałeś. Twa osoba jest niezmiernie ważną w moim życiu. I mam nadzieję, nigdy ciebie nie zabraknie. Zostań ze mną tutaj i na zawsze. Izabel. To mogę ja teraz? Proszę. Życzenia. Kaziku, życzymy ci, i to nie jest kawał, czas na zawał. Zrobiłeś w swoim życiu chlew, chociaż mały wylew. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki Figurski. To może wytłumacz społeczeństwu, gdzie byłeś i co robiłeś, a potem zaintonujemy preludium. Tak gdzie zwane. Byłem, mogę powiedzieć, co robiłem, nie pamiętam. No tak. Przeczytałem o tym potem w Fakcie oraz Super Expressie. Oraz także na fragmentach odzieży znalazłem fragmenty tego, co moim zdaniem nie należało ja piłem, tylko Olo obok do mnie. Do Lubaszenki, tak. To było, to a Linda też wpadł? Nie, on chciał mieć dzieci. Dobrze, w takim razie ty przygotuj, zapowiedz, a ja rozpocznę naszą polską kronikę filmową. Panie, panowie, w miniony piątek w pałacu w Śmiłowicach pod Krakowem odbyła się trzecia i, jak mi obiecał pan młody oraz panna młoda, ostatnia ceremonia zaślubin znanego, cenionego aktora Cezarego Pazury. I ja tam byłem, miód i wino piłem, potem się trochę zmachałem, bardzo mocno żygałem. Michał Figurski opowie, jak było. Marsz weselny! Kapela! Do ogromnego pałacu Śmiłowice pod Krakowem przybyło blisko 200 gości. Wśród nich nie zabrakło najbliższej rodziny i przyjaciół młodej pary. Przyjechali rodzice Czarka i Edyty, brat Radosław Pazura z żoną Dorotą Chodecką. Jako jedna z pierwszych pojawiła się też przyjaciółka Edyty z pracy, Agnieszka Popielewicz. Gościem numer jeden był jednak sam Zygmunt Sol-Żak, właściciel stacji Polsat, w której pracuje Edyta i dla której pracuje Czarek. Miliarder przyleciał na ślub własnym helikopterem. Punktualnie o godzinie 16.30 w pięknym pałacyku rozpoczęła się uroczystość. Edytę w ręce Pazury oddał sam ojciec. Białej sukience z szerokimi ramieczkami, która lekko oglądała się najzaokrąglonym ciążą brzuszku, zająconka wyglądała olśniewająco. W rękach trzymała bukiet białych kwiatów. Swoje krótkie włosy miała wpleciony gruby blond warkocz. Koło niej tłoczyły się druchny ubrane w zwiewne pistacjowe sukienki. Pazura natomiast założył czarny smoking, prezentował się w nim naprawdę wytwornie. Wszystko wyglądało jak w bajce, w której książę poślubia piękną dziewczynę. I choć lekko zdenerwowani, uśmiechali się do siebie czule, gdy wypowiadali słowa małżeńskiej przysięgi. Ja, Edyta Zając. Powtarzaj. Przepraszam, dostałem zawału, wiesz. Nie dam rady robić takie tego. Ja naprawdę wolę robić Zanussiego. Poranny wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10:00 w Esse Rock. Wracamy naprawdę za chwilę. Muszę dojść do siebie trochę. Masz ten aviomarin, który zawsze... Mam, ale mam w czopkach. Muszę ci tam... Pytacie pani wczoraj na komendzie o to, Jezu, czy się... to strepsils za duże. Dotykałeś się ze mną? Pytała. I can ride my bike with no handlebars. And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF.
No i jak było, opowiadaj. Powiedz wrażenia. Ja takie, pamiętam takie pierwsze wrażenia. Tylko pierwsze 15-20 minut, naprawdę. Znaczy, do ogromnego pałacu w Siłowicach pod Krakowem przybyło około 200 osób. Że państwo Solorzak przylecieli helikopterem. Tak. Znaczy, niestety najgorsze było to, że ten śmigłowiec wylądował i cały ten pył i trawa na to jedzenie, wiesz, poleciała. No, i nie było co. Potem wszystko w zębach trzeszczało, trzeba było popijać, żeby jakoś to przepłukać. No i moim zdaniem w ten wiernik chyba wpadł Lubaszenko, bo go potem już nikt nie widział. Wiernik? To był wiernik na ślubie. Ślub owiany był, proszę państwa, tajemnicą. Początkowo para zamierzała pobrać się w kopalni w Wieliczce, ale na szczęście zrezygnowali. Ilekroć Zygmunt Solorzak wymiotował, to jego asystenci, ochroniarze sprzątali, bo się bali, że ktoś tego pawia kupi, sklonuje sobie Zygmunta, wiesz? Proszę państwa, przygotowania do ślubu trwały od dłuższego czasu. W samych Śmiłowicach ostatni tydzień podobno. Jeszcze przedwczoraj do pałacu dowożono ciasta i kwiaty, którymi dekorowano pokoje i weselne stoły. Tak. Uginały się podobno tego jedzenia z piachem, jak mówisz, tak? Wiesz, co było najpiękniejsze? No. Na każdego gościa rano w pokoju czekały dwie butelki wina Pazurro i dwa szampany. No i rano to się wstałem, nazywa gospodarz. No. Rano wstałem, pyknąłem sobie i co zrobiłem? Jak młody Bóg do auta i sru do Krakowa. I do Krakowa. Tak. Otóż dobrze, bardzo się cieszę, że wykazałeś się taką czujnością dziennikarską i wziąłeś ze sobą sprzęt nagrywający. A myślisz, że ja tam byłem co? Najbardziej, wiesz co, bo ja przesłuchiwałem wstępnie ten materiał, troszeczkę mnie... To oświadczyny słyszałeś? Oświadczyny, no właśnie. Nie, no oświadczyny to tam jeszcze pół biedy. Posłuchajmy zresztą. Mamy oświadczyny. To oni się oświadczał zaraz przed ślubem, no zobacz, tak? Zobacz, jak ćwiczyli. No proszę państwa, fragment to oświadczyny. Posłuchajcie. Czarku, myślę, że to dobry moment. Dobry moment, żeby pójść na patrol. Stój! Ty też mi się kilka razy oświadczyłeś. I może wreszcie coś z tym zrobimy. Narzeczeństwo to piękny stan. Mógłby trwać wiecznie. Nie mógłby. Rysiu oświadczał się Joli 2085 razy, więc mamy jeszcze trochę czasu. Ale ja się zgadzam już teraz. No nie. Nie myślałem, że jesteś łatwą kobietą. Jestem w stanie normalnym dla kobiety. Ona jest w ciąży. Tak jakby. Kochanie. Z kim? A bo ja wiem. Tylko nie licz, że za ciebie wyjdę. Sama sobie urodzę, wychowam i w ogóle się wyprowadzam. Bo goście weselnie się tam śmieją, jak oni to mówią. Bo byśmy trochę napici byli. Atmosfera była sympatyczna. Na każdym weselu są oczepiny, prawda? Nie chciałbym o tym mówić, dlatego że mnie i Pawła Wilczaka wciągnięto do oczepyn. Nie przypuszczałem, że Cezary wymyśli takie zabawy ludu polskiego. To jest podobno, że pani... Ale nie, poczekaj, ja muszę opowiedzieć. W rejonie Śmiłowic oczepiny polegają na tym, że kawalerów bada się nie pod kątem majętności, posiadanej trzody chlewnej, tylko rozmiarami niestety. Proszę państwa, no to są dosyć nietypowe. Ja rozumiem, że wszystko musiało być oryginalne na weselu państwa. Wygrał Radek Pazura. Państwa Pazurów, no ale... 26 centymetrów. To jest naprawdę dosyć śmiała zabawa jak na oczepiny. No proszę posłuchać. No. Nie wiem, jaki jest i ile ma przecięty penis. Ile pan ma? Wie pan. Pomierzył pan sobie? Nie. A pan? Mierzył? Też nie. Znaczy, mierzyłem, ale nie wiem, czy to nie za mały. Jak na przeciętny. Ja też mierzyłem. No to? Ile? 6. 4? 15 centymetrów. A ty tak szczerzysz zęby. Rozumiem, że grasz podniecenie, ale żeby zgrzytać zębami. Ale nie podniecenie, kur... Tylko te druty wbijają się w mojego własnego ch... Kamera! Co jest, kur... tym ch... tam się dzieje? Przecież on się zachowuje jak dziurawa dętka. Powietrze musi gdzieś uciekać, panie rezyseze. Wyjmijcie to gówno! No to ewidentnie zaczynał robić się agresywny. Ale bo wiesz co, bo okazało się, że jego brat ma 12, a z tego samego ojca 12 centymetrów więcej luzu ma. No więc proszę państwa, dlatego ta Dorota Chodecka taka szczęśliwa. Taki jest zupełnie niepozorny zaczynek lekkiej niesnaski, skończył się niestety, no co tu dużo mówić, takim nieprzyjemnym atakiem na jednego z gości, na Jerzy Dziewulski podobno był obecny. No znaczy, bo tam chodziło o to, że dwukrotnie, ja nie wiedziałem, myślałem, że to jest dywan, a to wiesz, była ta Popielewicz leżała. Proszę państwa, Popielewicz, którą próbował podnieść jako prawdziwy dżentelmen Jerzy Dziewulski. No niestety spotkał się z agresją gospodarza. Proszę posłuchać. Zabiję cię, spokój! Będę spokojny. Ty wiesz, dlaczego oni nie żyją? Wiesz, dlaczego dziady mi stąd, wiesz? K***a, bo ten poszedł zatelefonować, rozumiesz? Rozumiesz, on musiał zatelefonować i nie było go! Ja miał czekać! Przecież stary, oni nie żyją, rozumiesz? Zamknij się, błagam cię! Błagam cię, zamknij się! K***a!
ty u beku jakiś taki. Ale na szczęście nie, bo on podejrzewał, że Agnieszka Popielewicz nie żyje. Ona potem wstała, otrzepała się i do rana tańczyła. Ale jakie masz ogólne wrażenie? Opowiedz. Widziałem wesele Wajdy, widziałem wesele Wojtka Smarzowskiego, pazury widziałem przez godzinę, najbardziej mi się podobało. Proszę państwa, ta awantura, którą państwo słyszeli, oraz całe zaślubiny były oczywiście językiem uwagi serwisów informacyjnych, również tych z TVN24. Mamy specjalną relację TVN-u. Proszę, to za chwileczkę, a to teraz już? No, teraz? Tak? Bo proszę państwa, niestety najsmutniejsza wiadomość, którą zajmiemy się zaraz po 9:00, Olaf Lubaszenko do dziś nie wrócił. Kilka minut po 3:00 pod klub podjechała karetka pogotowia. Z knajpy wyniesiono młodą tancerkę, która dostała zapaści. Niestety, jak zawsze przy okazji, dostało się fotoreporterom. Okazało się, że pacjentka prawdopodobnie w wywiadzie ma przewlekłą chorobę, która mogła być przyczyną takiego stanu. Dostała leki i w stanie dobrym została przewieziona do izby przyjęć na ulicę Mideja. Ale na tym wieczór się nie skończył. Kiedy Kinga Rusin skromnie i samotnie opuszczała lokal, właśnie zaczynała się prawdziwa zadyma. Kilku agresywnych młodych ludzi próbowało wedrzeć się na zamkniętą imprezę. Na pomoc ochroniarzom ruszyła policja, która szybko i skutecznie spacyfikowała chuliganów. Dobrze, że tym razem policjanci wykazali się refleksem i żadnej gwiazdeczce nic się nie stało. Zbyt bliski kontakt z fanami programu mógłby okazać się bardzo niebezpieczny. No to się dziwisz, że mnie tak łeb boli? Byłeś w tej grupie? Znaczy nie, ja byłem razem z Kingą Rusin. A ile ci wyszło, jak mierzyliście? 12 centymetrów. Poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF w SC Rock. Ale ty wiesz, kiedy była ta ceremonia? Kiedy to się odbyło? To była sobota, piątek. Ty do tej pory źle wyglądasz. No, myślałem, że przez okulary. A ty myślisz, że to nie jest... To się okazuje, że to są tak zwane bad neighborhood, wiesz? Jak mówi się o murzynach w Bronxie, to ty miałeś bad neighborhood w postaci całego Bronxu skondensowanego do dwóch osób. Wilczak i Lubaszenko, tak? Przeczytałem, że jak w Kalifornii na jakiejś posesji... Nie ma dnia bez zbrodni, Johnny napierdala już z Gana. Gdzie na jakiejś posesji wisi pościel i skarpety i ręczniki, to... Wartość tych nieruchomości obok spada o 15%. I ja jestem właśnie taką skarpetą wiszącą. Muszę ci powiedzieć, że tak patrzę na ciebie i wartość spadła jakieś 45%. Ja jestem tą skarpetą. Proszę państwa, życzenia nowej parzy złoży aktorka, którą dziś wybitna porównuje się do Ordonki, do Jandy, do Swinarskiego i do Krystiana Lupy. Panie, panowie, Edyta... Wiesz, to ze Swinarskim i Lupą to może akurat nie przesadzaj, natomiast rzeczywiście... Ale jak weźmiesz Lupę, to dojrzesz tam. A, no tak, faktycznie. Proszę państwa, pierwsza pupa RP, która wygrała nawet... Piękniejsze pośladki Polski. Edith, no prawie Piaf. Hebuś. Życzę państwu przede wszystkim mnóstwo słońca. Zarówno na niebie, w oczach, na twarzy, w uśmiechu, ale przede wszystkim w sercu. Życzę państwu spełnienia na wszystkich płaszczyznach, prywatnej, zawodowej i najbardziej życzę wam, bo tym bardzo chciałabym się jeszcze podzielić, żeby każdy z was kiedyś poczuł taką wielką satysfakcję z tego, co robi, ze swojej pasji, jak ja, będąc na scenie Eurowizji. Wszystkiego dobrego. Dziwne życzenia były, prawda? Dobrze życzyła, żeby wystąpili. Przepraszamy państwa za jakość dźwięku, bo ten głos przez jakiś przetwornik niestety nam przepuściło. Nie, to podobno ją bije ten chłopak, ten karateka. I ona ma ściśnięte struny głosowe. Ona ma tą przegrodę nosową zwiniętą. Ja wiem. Ten Maciek, wiem. Na karateka. Proszę państwa, ten, co nas chce zabić. Kolejna wybitna postać. Nie, dzwonimy. No jak? A jeszcze Anna przecież. Proszę państwa, siostra... Słynnego Bosaka. Już przyszłego prezesa telewizji Polski. Krzysztofa Bosaka. Osoba, która wytatuowała się w naszej pamięci swoimi wybitnymi występami, gdy tak wysoko zadzierała nogi. Co tu dużo mówić, ładna dziewczyna. Kiedy podnosiła w filmie, tancerz, jak się nazywał ten film? Kochaj tańcz, Kochaj tańcz, tak. Ona podnosiła nogę, to moje usta składały się w taki kształt. Ale nie, źle pokazujesz, powinieneś głowę. Nie ten, tylko ten. O ten. Bo to w poprzek chyba. Wziąłem cały mikrofon do ust. Anna Bosak. Chciałabym życzyć takiego momentu zatrzymania. Takiego momentu, jaki ja mam, spotykając się z chorymi ludźmi i zauważając, jaka jestem szczęśliwa. Chciałabym, aby państwo każdego dnia, budząc się, pomyśleli: mam ręce, nogi, widzę, słyszę i jeszcze do tego mogę zjeść kromkę chleba.
choćby z masłem. To jest potwornie ważne. Są ludzie, którzy tego nie mają. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. To są też bardzo dziwne życzenia. Ale nie, budzi się Edyta obok Czarka i mówi: Czarku, masz ręce, nogi? Mam, przyniosę ci kromkę. To były życzenia złożone dzień po weselu, ponieważ na Bostoczu mówi o chorych ludziach. No o mnie. Dobrze, proszę mamy, państwa. Słuchaj, mamy, nie, jeszcze, mamy jeszcze tego, co przyłapał go Goszyczu ostatnio w kiblu. Potem, wiesz? Naprawdę? Potem dzwonimy do hotelu Maria. Człowiek nie hotelu Maria, jakiego Maria? Hotel Maria. Nie, dzwonimy teraz, no dobrze, niech będzie. No hotel Maria. Nie mogę z tobą, wiesz co, znaleźć porozumienia. Cały czas tam. A wszystko przez mój talent. No właśnie. No niestety. Zobacz, on jest większy i ma mniejszy talent, ja jestem mniejszy, drobniejszy, mam większy. Dobrze, hotel Maria. Tam mieszkali goście. Witamy w hotelu Maria. Proszę wybrać stanowo numer wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie. On jest w samych Śmiełowicach, tak? Tak. 202 był Łukaszenko. Nowe Brzesko. Nowe Brzesko, Nowe Brzesko. Dobrze. Ja połączę z tobą dyrektora Matoneum. Tak. Dzień dobry, hotel Maria, Marta Wołak, słucham. Dzień dobry pani. Warszawa się kłania, Teatr Ateneum. Proszę pani, bo nie wrócił z uroczystości zaślubin pana Cezarego Pazury aktor Olaf Lubaszenko i dotarliśmy do informacji, że mieszkał w hotelu Maria, a my mamy dzisiaj premierę Burzy z panem Olafem. Ja połączę z dyrektorem panem Konradem Świnarskim, dobrze? Momencik. Ale przepraszam, w jakiej sprawie? Dzień dobry pani, Konrad Świnarski z tej strony Teatr Ateneum. Proszę pani, no sprawa jest dosyć dla nas krępująca, ponieważ my w tej chwili wystawiamy Burzę oraz Kordiana. W obydwu spektaklach występuje aktor Olaf Lubaszenko. I proszę pani, no, delikatna sprawa jest taka, że on podobno był widziany u państwa w miniony weekend w hotelu, zdaje się, że pokój 202, pan Olaf Lubaszenko, aktor, ten otyły. Przepraszam, ja niestety nie mogę udzielać takich informacji. Proszę pani, to nie chodzi o informację, czy był, tylko nasze jest podejrzenie oraz pchani narzeczonej Olafa, że on gdzieś tam jeszcze może przebywać. Czy państwo sprawdzaliście wszystkie pokoje? Przykro mi, ja nie mogę udzielać takich informacji. Proszę dzwonić Dobrze. Od 12 do 16. Proszę pani, z tym, że o 16 my mamy już kolejny spektakl. Ja bardzo bym prosił, żeby ktoś z państwa udał się do pokoju 202 i może w jakiś sposób wyważył te drzwi i postarał się docucić aktora, żeby go przetransportowano do nas. Przepraszam, niestety w tym pokoju akurat nikogo nie ma. My mamy, wie pani, takie doświadczenia z panem Lubaszenko, więc jakby tutaj na miejscu my sobie z nim poradzimy. To są co prawda dożylne metody, ale no, damy radę, tylko prosimy go przetransportować do nas. Przepraszam. Proszę pani, on ze ślubu Marka Perepeczko wrócił po 2 tygodniach, leżał w pokoju. Czy mogłaby pani podejść pod drzwi i po prostu sprawdzić, czy nie czuć alkoholu pod drzwiami? Nie mogę udzielać takiej informacji, aha, przepraszam. Czyli on tam leży w dalszym ciągu. Czyli jednak jest, no tak. No dobrze, proszę pani, to w takim razie, a mogłaby pani Wilczaka chociaż dobudzić? W takim razie 201. Niestety nie mogłabym. Bo on gra Burzę w Burzy właśnie i wie pani, no, jest to dosyć istotna rola. Tym bardziej, że tam gra w Kordianie i Hamie i pan Wojewódzki jako gra Hama wrócił, ale Kordiana nie ma. Proszę dzwonić po 12, około, tak? Od 12 do 16 będzie pani dyrektor, także... A jak pani, ale on do tego czasu, proszę pani, już kolejną skrzynkę pani zacznie. No. Panu tak informacji. Dobrze, ale proszę pani, Teatr Ateneum nie pokryje za ten pokój. Aha, i jeszcze jest sprawa, bo tam Edyta miała ten gruby blond warkocz na weselu i on zgubiła go. Czy u państwa nikt nie zwrócił blond warkocza grubego do recepcji? Przepraszam, muszę kończyć, mam telefon na drugiej linii. Cokolwiek zwrócił Olaf Lubaszenko, my się od tego odcinamy, proszę pani. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki, Figurski. Poranny WF. W SROK. A to, co zwrócił Olaf, to ja mam w aucie. Naprawdę? Tak, ale w bagażniku czy na siedzeniu? Strasznie się dobija, żeby wypuścić. Będę wąchał cię. W aucie! Gdzie? Na tylnym siedzeniu, Leniu. Wrong! Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki, Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. W SROK. Co ja tu robię? 40 na karku, ukończone 2 fakultety, ukończone, a ja ganiam za ze tą z jaką świecą dymną po planie jakiegoś chujowego filmu. Jak pies, jak kundel. Nagrane zaraz po o poranku dnia sobotniego, wnet po weselu, które odbyło się w obecności 200 gości. Błąkający się po lesie okolicznym, czyli Śmiłowic. Ubrany tylko w łóżkę oraz lakierki. Wypowiadał te właśnie słowa. Gościem numer 1 był jednak Zygmunt Solorz-Żak z małżonką Małgorzatą, właściciel telewizji Polsat, który przyleciał własnym luksusowym sportowym helikopterem. Niestety, w związku z tym, no, jest jeden epizod, właśnie dwa epizody, jeden, ale poczekaj, tak, zacznijmy od tego międzynarodowego. Dobrze. Kręcisz numer? Tak.
Dobrze. To nie jest łatwy język, wiesz, naprawdę. Powiem ci, że... Czeski? Tak, próbuję. Z takim akcentem, nie bądź zdenerwowany. Pamiętaj, jesteś trepem czeskim, to bardzo trudne. Se potrzebuję. No, no, poczekaj jeszcze. Opatrzmy mężczyzn. A nawet z często... wysechlem żydowskim mestem, narodnim muzeum, a dalszymi pomadkami lecimy w Syrii, no. Stare prachy. Dobrze, nie masz innego telefonu? No mam, poczekaj. Ale pamiętaj, że masz mówić, używać słowa konflikt, wojna i naruszenie granicy. Tak. I nie używaj zwrotów wulgarnych. Na waszych polet. Wiertaliot, solożny wiertaliot naletel na naszą stronę. Smigelku. Solożny polsatowskie. Na smigelku solożny poletel i nachranił naszą powietrzną terytorię. Poczekaj. No. Nie kradnij mi roli. Żydu! Czeski, ruski Żydu. Dobrze. Żydowski. Studna była zrizena z potu sladownu kolu 1300. Teraz będziesz kradł. Rewizja Polsat Paulina, słucham. Dzień dobry pani. Ano, witaj. Poczekajcie, moment. Wojska Obrony Powietrznej kraju się kłaniają. Proszę pani. Mamy tutaj konflikt ze strony czeskiej, bo naruszyło... Pożar i porucha motoru. Moment. Nastąpiło naruszenie terytorium powietrznego kraju przez śmigłowiec właściciela Polsatu, pana Zygmunta Solorz-Żak w piątek i w sobotę. To jest w rejonie Bochni. My sprawdziliśmy. Rzeczywiście poleteli na regionu, nie waszych. Jest pan Martenka, ja będę tłumaczył. Proszę mówić, panie. Polaki. No mów ty. Alo, witajte. Dzień dobry, witam. My se nie potrzebujemy takowych litewskich smigielków, jakichś ich teleprezesowych, polsatowych. Że nie jest wskazane, żeby nawet prywatny samolot naruszał przestrzeń terytorialną Czech. I poleteli na wertolotu na regiony, nie waszych polet. Nie polsatowi. Przekroczyli terytorium, na które nie powinni wlatywać. Ano, żydowski meste, narodnim muzeum, a lecili w stary prachy i porucha motoru na śmigielku. Przepraszam. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ciągle ćwiczą już od rana do 10:00. Rok. Może jeszcze pani jest? Alo! Aj, nie, wiesz co, pani już nie ma. Mamy dla pani brambory. A wiesz, jaki piękny znalazłem teraz? No. Bombardirowka. Nie. W Nevady dobę jasne, takie ukończyli rekonstrukcji damskich toalet. To rano, to nad ranem. Wielki ślub, ważny w historii polskiego aktorstwa, Cezary Pazura, który to już raz? Trzeci, ostatni, obiecał. No, do trzech razy sztuka. Pojawi się Amelka, ich córka. Niestety, miałem tego pecha, że mój pokój sąsiadował z pokojem państwa młodych. Ponieważ dodajmy tutaj, proszę państwa, Jakub Wojewódzki był gościem tejże ceremonii i na szczęście czujność dziennikarska nie pozwoliła mu wyłączyć nagrywania. Proszę państwa, przyłożyłem dyktafon i nagrałem coś, co jest, można powiedzieć, pewnym... No wiesz, że jestem trochę skrępowany, bo jednak Czarek jest moim dobrym... Noc poślubna państwa Pazurów, oto fragment fragmentu, który obszerniej zaprezentujemy za chwilę. Nie przypuszczałem, że to będzie aż tak, no. Proszę. Boję się szczytowania z obawy prykania. Za chwilę. Niestety tak było, a potem już tylko prykał. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Już od rana do 10:00 w SC-ROK. No, otworzyłem, słuchaj, ale rzeczywiście było tak, że cały czas pierdział? Otworzyłem dziennik.pl, naszą ulubioną niemiecką stronę. Czyżby coś wspominali? Bubel szuka Żydów w rodzinie Kasi Cichopek. Leszek, nie pij, odstaw te leki. To jest z gruntu skazane na niepowodzenie, bo nie było takich małych takich Żydów. Takich małych Żydów nie ma. Lechu! Boże, co za pała. Dobrze, przypomnijmy, że posiadamy, proszę państwa, nagranie z nocy poślubnej państwa Pazurów. Bo mamy niestety, proszę państwa, także starszą informację i to jest niezabawne, co robił w trakcie wesela Paweł Wilczak. Ale wcześniej to na 20 minut to tajne nagranie, poczekaj. No. Boję się szczytowania z obawy prykania. To jak zgłosi się ktoś atrakcyjny, to się rozwiodę z tobą i wyjadę z nim. Nie pogniewasz się, że zdejmę rzeczy? Nie chcę sobie wygnieść. No nie usłyszę. Nie. A będziesz mnie szanować? Nie mogę spojrzeć na nią, bo na pewno jest taka bombowa, że od razu zmięknę. Muszę być twardziel. Musisz uważać.
Czym on tak dzwonił w trakcie? Wiesz, to tam strasznie dużo szklanek, bo nie mieli wspólny pokój. Gary? Pewnie zagłuszał to prukanie. Mieli pokój z Olafem i tam strasznie dużo szklanek. Proszę Państwa, no więc wśród gości weselnych, jak mówiłeś, zasiadało się obok Olafa Lubaszenko, do którego jeszcze dzisiaj Michał, wrócimy. Między. Ojej. Oni mnie wzięli w dwa ognie. Szklana pułapka, ratunku. Słuchaj, ja o godzinie 23 nie widziałem na oczy, miałem taką opuchliznę. Naprawdę. Rano przyjechała po mnie matka. Wiesz, co to znaczy, jak matka jedzie do Bochni? Dzwonimy do jego agencji. Tak, tak. To nie jest śmieszna historia. No, ja połączę. Ta pani wczoraj była aspirantem, tak? Dzień dobry pani. Dzień dobry. Komenda rejonowa w Bochni, aspirant Misiura się kłania. Czy to jest agencja konferencjerzy? Tak. To, że pani dzwoni sobie Pawła Wilczaka, bo to jest jedyny kontakt, jaki nam się udało tutaj znaleźć. Mhm. Paweł Wilczak był w piątek na weselu pana Cezarego Pazury, tutaj w Świętochowicach. Mhm. No i mamy doniesienie, niestety, od trzech druhn nieletnich. O, to jest doniesienie o molestowanie seksualne i akty nierządne. Ja połączę z komisarzem Misiurą. Panie komisarzu, jest ten... Chwileczkę, momencik, już kończę raport. Halo, dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry, starszy aspirant Misiura. Proszę pani, mamy doniesienie dotyczące aktora o nazwisku Wilczak Paweł. Czy ja się dobrze dodzwoniłem do agencji odpowiedzialnej za sprawy tego aktora? Niestety nie. A czy to jest agencja konferansjerzy? Tak. No, pan Wilczak figuruje tutaj jako państwa współpracownik. Nie figuruje, jest jako człowiek, z którym współpracujemy, ale nie reprezentujemy. Proszę pani, to są trzy dziewczyny z koła muzycznego Fasolki w Bochni, no i niestety, tak. No trzeba tą sprawę wyjaśnić. Mamy do czynienia do molestowania druhn na weselu pana Cezarego Pazury. W tej chwili mamy doniesienia od trzech pań, no jedna z nich niestety jest w wieku poniżej 18 lat. Znaczy, to rozumiem, że to są żarty. Proszę pani, to niestety nie są żarty, to jest przemoc przy użyciu siły. Dlatego w tej chwili musimy namierzyć pana Wilczaka, żeby wyjaśnić tę sprawę. No to niestety nie tutaj. Aha. Proszę pani, bo też jest sprawa... W stanie nietrzeźwym dokonał aktu defekacji na stół, po czym rzucił się na jedną z druhien Marzanna, lat 22. Mhm. Z okrzykiem, niech żyją Sowiety. Antyradio. Dobry, Eskarotko! Proszę pani, i gdzie są prezenty od Wilczaka? I kwiaty, i za kim? Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki, Figurski. Poranny WF. W SROK. Z pierwszego filmu wyrzucili mnie przez sraszkę kierownika zdjęć. Z drugiego filmu wypieprzyli mnie też przez wybuch. No i co ty w mordę pier... babusie, co ty? W już ze mną, czy się z własnym kur... na łby zamieniłeś? To ja się właśnie kur... pytam, co? Że się z tym tak brandzlujesz? Więc... I załatw to dzisiaj, nie jutro. I nie jeb się z tym tyle, bo się pochlastać można. No cześć, i trzymaj się, ramy to się nie posramy. Do it, bo inaczej urwę ci ryja. No i jak? Ekstra. Ekstra, kur... Z ostatniego filmu wypieprzyłem się sam. Co ty, Beata? Beatko! Teraz to Beatko. Zaraz będziesz miał Beatkę. Aniu, powiedz coś mamie. Tato, leży spokojnie, tato. Teraz nogi. Aniu, przynieś tasak z kuchni. Dosyć już tego pijaństwa. Przynieś tasak, Aniu. Chyba nie myślisz poważnie. Przytrzymaj ojcu głowę. No, dosyć osobliwe wesele, znaczy, naprawdę. To był fragment dialogu Cezarego z urzędnikiem stanu cywilnego, który nie chciał dać tego ślubu, bo rzeczywiście Edyta się na pół wesela zamknęła. Przypomnijmy, proszę Państwa, Pałac Śmiłowice takim... pod Krakowem, gdzie przybyło blisko 200 gości, wśród nich nie zabrakło najbliższej rodziny, przyjaciół młodej pary, przyjechali rodzice Czarka i Edyty, brat Radosław z żoną Dorotą. Jako jedna z pierwszych pojawiła się też przyjaciółka Edyty z pracy, Agnieszka Popielewicz. Za co gościem... przepraszamy wszystkich. A gościem numer jeden był sam Zygmunt Solorz-Żak, lat 53, właściciel stacji Polsat, w której pracuje Edyta i dla której pracuje Czarek. Zygmunt przyleciał na ślub własnym helikopterem. Tak, był to helikopter W3 Sokół. Proszę Państwa, przywiózł własnego Toytoya, którego niestety rodzina panny młodej zapchała w 30 minut. Jeszcze ten sygnał, masz ten sygnał? Hejnał mariacki, masz go? Mam hejnał mariacki. Proszę Państwa, o 23.30 pojawił się Czarek i zagrał na trąbce coś takiego. Puść to. Już, przepraszam. I to był sygnał, że niestety musieliśmy opuścić już park tego gościnnego. Sekundeczkę. O, to jest dokładnie to nagranie. Zaczął grać i to znaczyło, że catering już nie podaje. Nie podaje. I wtedy niestety urwał. Nie w tym miejscu. Trafił zupełnie go Zygmunt Solorz wiernikiem i niestety wiernikiem? Skąd się tam wziął? Siedliśmy pechowo do tego śmigłowca razem z Wilczakiem i z Lubaszenko i teraz będzie ciąg dalszy tej historii. Dobra. Na ręczną dzwonimy, prawda? Bo automatyczna na ręcznie. Ale mycie wnętrz. Nie da rady. Tak. Dobrze. Tak. Poczekaj sekundę. Masz model? Mam. Dobra. Dobrze.
Utomienia, słucham. Dzień dobry panu. Telewizja Polsat się kłania. Proszę pana, my tu jesteśmy niedaleko państwa i mamy dosyć nietypowe zlecenie. Chodzi o wymycie wnętrza śmigłowca W-3 Sokół. Ja połączę może z pilotem, który by panu powiedział, co tam się wydarzyło. Dobrze? Momencik. Panie pilocie. Halo? Jest już pilot, bo łączę. Halo? Dzień dobry panu, Martenka z tej strony. Jestem z asystentem prezesa telewizji Polsat Zygmunta Solorz-Żaka. Proszę pana, dzwonię w związku z takim nietypowym zamówieniem. Czy u państwa moglibyśmy wyczyścić wnętrze śmigłowca? Jasne. A czy państwo macie jakiś plac, gdzie moglibyśmy wylądować w pobliżu? No jest gdzieś. Proszę pana, dlatego że... To na miary GPS potrzebujemy. Tutaj po pierwsze potrzebujemy jakichś dokładnych namiarów od państwa, a po drugie chciałem pana uprzedzić, że to są fragmenty treści żołądkowej oraz kału. Tak? Halo? Halo, halo. Tak, tak, proszę pana, bo te welurowe dywaniki, które są w moczu, to żeśmy wynieśli jakoś, tylko byśmy przywieźli do wyczyszczenia do końca. Ale no niestety byśmy wieźli gości weselnych, proszę pana, i no są to nie... Halo? Proszę pana, i zginęły pociski rakietowe. Pozna pan po napisie śmierć TVN-owi. Gdyby pan znalazł złotą obrączkę z napisem Jolka Forever, to pana Olafa Lubaszenki. Natomiast jeżeli zegarek marki Timex i Casio, to państwa Solorz-Żak. I wypadł też umysł Agnieszki Popielewicz. W popielniczce leży. Pan Olaf Lubaszenko wątrobę zgubił, też prosimy oddać. No, okazuje się, że Polska się tak rozwinęła, że w ogóle wyczyszczenie śmigłowca z kału żaden problem. Nie, prawda, ale na początku się zgodził, powiedział, że nie ma problemu. Mm-hmm. Ja mam taką piosenkę, która... A Przystojny Jestem mieliśmy zagrać. Za chwilę zagramy. Wiesz co, zdecydowanie fizjonomia Olafa Lubaszenki mi się wyświetla, jak słucham tej piosenki. Coś o cowboyach będzie? Czerwony jak cegła. Poranny wojewódzki Figurski. Poranny WF. Jest rok. No i pora kończyć naszą relację specjalną z wesela państwa Pazura. Czy masz coś Pazura Zając. Pazura Zając, przepraszam bardzo. Cezary teraz się będzie nazywał Cezary Marczuk Pazura Zając. Tak jest, po raz trzeci zresztą. A fajnie by było, gdyby zostawiał sobie nazwisko każdej byłej żony, prawda? No mówię ci, Pazura Marczuk Zając. A nie, a jeszcze jedna była gdzieś po drodze. Ale ja nie pamiętam, jak ona się nazywała. No dobrze, proszę państwa, postanowiliśmy dzisiejszy temat ogarnąć jakoś tak wierszem, prawda? Tak, bo prawdę mówiąc, ja jestem szczęśliwy szczęściem Cezarego, bo go po prostu lubię, mało tego, cenię go jako aktora. Ja mam nadzieję, że dożyję tych czasów, kiedy zaprosi mnie na swój kolejny ślub i swoje wesele. Przysięgam, że będę się starał, naprawdę. Niech tylko wyjdę z TV4. Ale pamiętaj, nie wsiadaj do śmigłowca ze słoneczkiem, bo to się może skończyć. No dobrze, proszę państwa, postanowiliśmy zakończyć jakoś tak wierszem. A masz piosenkę o Przystojny Jestem? Mam, tak, oczywiście, że mam piosenkę. Ty pierwszy, czy ja pierwszy? Wiesz co, ja mam dwa, nie wiem. A ty? No, ja mam jeden, ale taki, dobrze, to ja, który jest taką moją osobistą refleksją, wspomnieniem, takim trochę taką modlitwą. Rozumiem, no dobrze, to ja powiem tak. Nic imponującego dzisiaj, no, nie proszę, ja ocenię, proszę. Była wódka i Wilczak był, i Lubaszenko, co dużo pił, był helikopter i Solorz-Żak, był wojewódzki pijany jak szpak, a wszyscy na wielkiej Bibie Pazura. Dziś wszystkich czeka prokuratura. Bardzo ładne, prawda? I publicystyczne, a jednocześnie takie wątki autobiograficzne. Dziękuję ci bardzo. Ironiczne. Mam gdzieś absurd w tym, ale jednocześnie taki podparty ciepłą groteską. Mam jeszcze do małe hajku, ale to teraz ty, ja. Proszę. Był Lubaszenko, Wilczak, Chotecka i Solorz-Żowie. Nie dziw się, Michale, że mi tak ciągle napiera na głowie. Okej, okay, bardzo ładne. Takie, muszę powiedzieć, ciepłe. Że to było takie od wewnątrz bardzo, tak, wiesz? Tak, moje, to jest taka projekcja, w sumie świadomości. Było takie troszeczkę autobiograficzne, jednocześnie z elementami refleksyjnymi. Tak, ale jest w tym pewna empatia, by nie powiedzieć taka atrofia. Ale mimo wszystko taka afirmacja życia z tego się wyłania, prawda? Świetnie. Dobrze, ja mam jeszcze jedno ostatnie. Tylu było gości. Wszyscy w stanie nieważkości. Tak, no dokładnie, i to bez śmigłowców. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie za uwagę. 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, niech żyje nam. A teraz idziemy do innego. A teraz idziemy do innego. Niech powstanie rośnie. Ach, zębów błysk.
Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki, Figurski. W dobrej formie od rana. Poranny WF. Ćwiczę już od 8 do 10. W Esse Rock.